Ja nie czekam, nic nie. W ogóle pamiętasz, kiedy po raz ostatni była wejściowa jedenastka? Ja nie za bardzo, nie? Październik, Raków. Wejściowa jedenastka, no. Rakowie? Nie pamiętasz? Też nie, chyba. Nie, chyba tak. Rakowie nie, chyba. Nie grałem na Rakowie, na pewno. W październiku? Nie pamiętam, dawno to było, też nie, chyba. U nich czy u nas? No, u nich... Nie, u nas. Być. To nie grałem na pewno, bo pamiętam poprzedni mecz na Puszczy. Wcześniej z Puszczą graliśmy, wygraliśmy 2-1 i po tym meczu już nie grałem. A na środku obrony to już dawno, dawno temu, nie? No, wtedy w Tychach ten... jeszcze za trenera Szytołowa, później już ani razu, nie? Ale gdzieś tam czekałem na to szansę swoje, gdzieś tam się doczekałem, grałem w rezerwach cały czas na środku obrony, także zobaczymy, co to dzisiaj będzie. Tak, pojawiła się propozycja z KSW dla Marcina Biernata. Mieszanych wśród walki. Widziałeś sytuację? Jak byś ocenił? Nadaje się? No Marcin na pewno by tam mógł coraz sporą furorę zrobić. Nie, żartuję oczywiście. To jest zupełnie inny sport. Tam parę razy byliśmy na treningach jakichś boksu czy coś. To zupełnie inaczej człowiek się męczy biegając, a inaczej... Ale chwyt dobry był. Nie, no, na pewno był bardzo dobry. Ja tam Sabala ogólnie... Nie jego waga i nie jego przedział, ale poradził sobie z nim akurat. No, pech chciał, może nie pech, gdzieś tam przyszła na mnie kolej i ja teraz dostałem swoją szansę i mam nadzieję, że wykorzystam. Co w takim razie ekipę Food to Goal sprowadza do Tychów? No, tym razem nie miałem daleko, bo sami mieszkam w Katowicach. Wielokrotnie byłem na stadionie GKS-u Tychy, ale teraz pierwszy raz nagrywam tutaj materiał. No, jest to materiał na temat Carlosa Peni, jest to bardzo barwny zawodnik, który grał na Mistrzostwach Świata. Nie jest to codzienność, że taki zawodnik trafia do polskiej ligi, więc myślę, że to będzie wartościowy materiał. Mieszkasz blisko, ale byłeś kiedykolwiek tutaj na stadionie? Tak, właśnie byłem kilkukrotnie na meczach GKS-u Tychy. Zdarzało się, szczególnie właśnie jak teraz jest nowy stadion, byłem również na Mistrzostwach Europy do lat 21 na półfinale Anglia-Niemcy, ale również zdarzało się, że byłem również na meczach oczywiście ligowych GKS-u Tychy, bo też odwiedzam różne śląskie stadiony, oglądam sobie też śląskie mecze na żywo. No i nie tylko śląskie, bo też sporo po Europie podróżowałeś, takie najciekawsze miejsca, które odwiedziłeś? Tak, no zacząłem w ogóle swoje podróże na kanale od Islandii. Wydaje mi się, że to było tak już taki duża, powiedzmy, egzotyka, jeśli chodzi o piłkę nożną. No później też Chorwacja, derby Chorwacji, Dinamo Zagrzeb kontra Hajduk Split. Była Genua, derby Genui, wtedy jeszcze Krzysztof Piątek grał dla Genoi. No dużo właśnie we Włoszech, był jeszcze Milan, ale wydaje mi się, że jeszcze teraz kilka takich ciekawych podróży przede mną. Skąd w ogóle pomysł na kanał? Bo coraz więcej tego typu kanałów jest na YouTubie, chyba więcej teraz czasu spędzamy na YouTubie niż przed telewizorem. No tak, jakoś tak otwierałem kanał 3 lata temu, kiedy może jeszcze aż tyle tego nie było, ale tak otworzyłem dla zajawki, dla rozrywki. Sam jakoś w sumie jak byłem młodszy, zawsze marzyłem, żeby... Zawsze się interesowałem piłką, dzięki ojcu, ale też marzyłem przy tym, żeby nagrywać filmy. Udało mi się to połączyć. Powiedzmy, potem coraz bardziej to rozwijać. Teraz już robię takie materiały bardziej reportażowe. Można powiedzieć, że zaczynam od takich prostszych form, a teraz bardziej spełniam się w tym, że praktycznie co weekend jeżdżę albo do innego kraju, albo do innego miasta. No i poznaję tam ludzi, poznaję te kluby w zakątkach różnych świata, ich kulturę i to przede wszystkim również bardzo dla mnie ważne jest to, jakie są trybuny pod kątem kibiców, bo można powiedzieć, że każdy kraj, każda kultura ma inaczej jakoś prezentuje, kibice inaczej się prezentują, inaczej reagują na bramki, inaczej reagują w trakcie meczu. No a koniec, kiedy emisja? Kiedy kibice GKS-u Tychy mogą spodziewać się wywiadu z Carlosem? Wydaje mi się, że bardzo szybko ten materiał, na pewno nie będę go odkładał, myślę, że w przeciągu tygodnia, dwóch na pewno będzie ten materiał. Living for my money, funny how you never found me, homie. Know me as a quiet, lonely rapper with a sharpened mind. Lined up at the barber, father talking. Klubem, który dał ci szansę pokazania się światu, był klub Leon. Jak wspominasz na ten okres? Czy był to twój najszczęśliwszy w karierze? Bueno, el que me dio la oportunidad fue Club Pachuca. Tak naprawdę pierwszym klubem, który dał mi szansę, był Klub Pachuca, w którym grałem od skąd miałem 13 lat do tego momentu, gdy skończyłem 21. Potem przeszedłem do klubu Leon, gdzie też znalazłem świetną chemię między mną a włodarzami klubu. Me dieron la oportunidad y el entrenador y la afición y toda la gente de León. Hicimos muy buena química y ahí fue donde me fue muy bien futbolísticamente hablando.
podają panu dwaj zawodnicy za kartki. Wskakuje do środka obrony Łukasz Bogusławski. Dlaczego nie Marcin Kowalczyk? Wie pan, nie są to łatwe decyzje. Oczywiście Marcin jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Na dzień dzisiejszy Bogusz jest lepiej, powiedziałbym, dysponowany. No, stop!